Powiedzmy, że mamy następujące informacje. Mamy pewną funkcję f, o której wiemy, że jej wartość w punkcie 3 wynosi 10. Wiemy także, że ta funkcja posiada funkcję odwrotną, tu jest f do minus pierwszej, oraz jej wartość w punkcie x minus 3 no, spełnia takie równanie. 11 równa się 8 plus f do minus pierwszej w punkcie x minus 3. No i pytanie jest takie, ile jest x? No, czy te warunki wyznaczają x? No i teraz zachęcam Cię, abyś przerwał oglądanie lub przerwała oglądanie tego filmu i spróbował lub spróbowała samodzielnie rozwiązać ten problem. No dobrze, to pierwszą rzeczą, jaka tu się narzuca, przynajmniej mnie, to jest uproszczenie tego warunku. No bo tu mamy 8 po jednej stronie, 11 po drugiej. No dobrze by było mieć po jednej stronie f, a po drugiej te rzeczy, które znamy, czyli może odejmiemy sobie 8 od obu stron. No i w ten sposób 3 jest równe f do minus pierwszej od x minus 3. Czyli może napiszmy sobie tutaj jeszcze ten warunek. Tutaj f do minus pierwszej w punkcie x minus 3 jest równe 3, a z drugiej strony wiemy, że f od 3 jest równe 10. Może teraz przypomnijmy sobie, co to jest funkcja i co to jest funkcja odwrotna. No, czyli tak, funkcja ma swoją dziedzinę, tu są punkty w dziedzinie, ma swój zbiór wartości. No i teraz, prawda, każdemu punktowi z dziedziny przypisuje pewien punkt tutaj w zbiorze wartości. I to jest ta nasza funkcja f. Teraz funkcja ma funkcję odwrotną, no to znaczy, że istnieje, a z kolei funkcja odwrotna to jest f do minus pierwszej. No i tak jest dla każdego punktu. Jak wezmę jakieś dwa inne punkty, no to te punkty z tych z dziedziny i zbioru wartości są właśnie połączone z jednej strony funkcją f, a z drugiej funkcją odwrotną. No dobrze, i teraz co wiem? Powiedzmy, że to jest punkt 3, tak? To jest punkt 3. No to wiemy, że f robi z 3 punkt 10, tak? Czyli powiedzmy, że tu jest 10. No dobrze, i teraz, a z drugiej strony wiemy, że f do minus pierwszej, wartość w punkcie x minus 3 jest równa 3. No dobrze, no ale to znaczy, że prawda, no f do minus pierwszej, wiemy, że przez samą swoją naturę, jakby definicję funkcji odwrotnej, wiemy, że funkcja odwrotna do f właśnie punkt 10 przesyła na punkt 3. No i teraz, ponieważ to jest funkcja odwrotna do f, to ona musi być różnowartościowa. Nie ma na pewno żadnego innego punktu tutaj, który też mógł być posłany na punkt 3. Zatem ten rysunek mówi nam, że 10 musi być równe x minus 3. Wobec tego, z tych dwóch warunków wynika, że x minus 3 jest równe 10. Dodajemy 3 do obu stron i otrzymujemy x jest równe 13. No, czyli te dwa warunki wyznaczają nam x jednoznacznie, no i x jest równe 13. Teraz można by to było zrobić bez rysunku, popatrzmy jeszcze na to równanie, prawda? F do minus pierwszej, tak całkiem formalnie, f do minus pierwszej od x minus 3 jest równe 3. No, to równanie mówi, że pewne dwie liczby są równe, tak? Znamy f od 3. No dobrze, to obliczmy wartość funkcji f w tych dwóch punktach, prawda? To będą... Równanie będzie zachowane, prawda? Czyli f w punkcie f do minus pierwszej od x minus 3 jest równe f od 3, no czyli 10, prawda? To jest tutaj. No ale co to jest f w punkcie f do minus pierwszej? No właśnie, prawda? To są funkcje odwrotne, wobec tego to jest x minus 3. To jest argument funkcji f do minus pierwszej. Czyli ostatecznie mamy równanie x minus 3 równe 10, czyli takie samo równanie jak tu. No i dalsze rozwiązanie postępujemy w ten sam sposób, czyli x jest równe 13.